Co sądzicie o ostatniej zmianie na Daście 2? Przesłanki o tym, że obecnie trwający turniej Tier 2 w Indiach będzie niewypałem, słyszano już wcześniej, zanim jeszcze zawody zaczęły się na dobre. Zacznijmy jednak od początku. Wczoraj, czyli planowo 23 lipca, miał zacząć się turniej Sky Sport Championship, na którym mamy m.in. Ence z Klarem i Goofim na pokładzie. No i w teorii się zaczął. Z ogromnym trudem i wielkim opóźnieniem udało się dokończyć mecz The Mongols kontra True Reapers. W trakcie tego pojedynku przez 2 godziny nie było światła, a indyjscy elektrycy stwierdzili, że nie mają wystarczającej mocy dla gamingowych komputerów. Po tym, co usłyszano, drużyna The Mongols po prostu wyszła z budynku. Oczywiście wrócili, kiedy wszystko się ustabilizowało. Komputery też były bardzo kiepskie. Xantara stwierdził, że nigdy w życiu nie widział tak złego turnieju. Sławne stało się też nagranie z miejsca, w którym rozgrywana jest faza grupowa właśnie tego turnieju. Biurka były w opłakanym stanie, ogólnie całe to miejsce, gdzie przyszło im grać, było koszmarne. W międzyczasie Magnolias pokazywał jeszcze warunki w ich practice roomach. Jak pewnie się domyślacie, nie odbiegały zbytnio od tego, co mieli w fazie grupowej. Kasa, trener Blitz stwierdził, że sytuacja z pecetami została w miarę ogarnięta, wciąż jednak nie było prądu i wszystko zostało wstrzymane. Później, kiedy sprawa z internetem i prądem została ustabilizowana, drużyny miały stałego losa na poziomie 5-10%. Próbowali to naprawić, jednak był to jedynie internet hotelowy. Ostatecznie w meczu Eternal Fire na Revenant mieliśmy wynik 3-4 i na tym się zatrzymało. Mecze zostały przesunięte na dzisiaj, a organizatorzy myśleli nad przenosinami turnieju do innego hotelu lub LAN Center, a przynajmniej tak twierdzi trener Aurory. Profesor z HLTV napisał na Twitterze, że jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoimi wrażeniami z tego turnieju, to zaprasza na TeamSpeak'a. Na co Nafany odpisał mu: nie ma tutaj komputerów. Bardziej absurdalnych rzeczy po prostu nie idzie sobie już wyobrazić na turnieju takiej rangi. A to przecież jeszcze nie koniec. Organizatorzy wzięli graczom komputery do treningów, nie powiedzieli nawet ani słowa. Nie było wyjaśnień ani ostrzeżeń. Po prostu zaczęli wynosić komputery. Widząc to wszystko, co się dzieje, Bedlam zdecydowało się wycofać z tego turnieju, a powodem było m.in. niespełnienie obiecanych warunków na tych zawodach, a także nie naprawianie problemów, z którymi mierzyli się organizatorzy. Drużyna nie chciała uczestniczyć w tym cyrku i szczerze wcale im się nie dziwię. Zaczęto się zastanawiać, czy więcej formacji nie pójdzie ich śladem. Ostatecznie Kasat poinformował, że zespoły zdecydowały się pozostać i zagrać w tym wydarzeniu, ale postawili organizatorom ultimatum. W razie kolejnych większych opóźnień wszyscy się wycofują i wracają do domów. Dzisiaj turniej w końcu posunął się do przodu, choć i tak nie obyło się bez absurdów. Przed meczem administratorzy powiedzieli, że aby wziąć pauzę, trener musi krzyknąć kilka razy pauza na TeamSpeak'u. Z jakiegoś powodu ich admin nie mógł się zalogować do TeamSpeak'a i było ich 6, czyli coach i 5 graczy. Nad rozmową trenera z drużyną nie ma żadnej kontroli. Teoretycznie coach może mówić normalnie w każdej rundzie, a nawet w każdej sekundzie. Administratorzy nie mogą nic z tym zrobić. Pozytyw jest taki, że organizatorzy przynajmniej ulepszyli komputery na obecną chwilę. Teraz mają już RTX 4070 i Ryzena 7 5800X3D. Kolejna pozytywna wiadomość jest taka, że mecze ruszyły do przodu. Ence ładnie poradziło sobie z Blitz i tak jak napisał Hyper, widać dużo zmian od ostatnich spotkań i mecz oglądało się naprawdę dobrze. Wciąż jednak trzeba poczekać na ich pojedynek z jakimś lepszym przeciwnikiem. Na sam koniec w punkt napisał tutaj Styko: myślę, że Sky Esports może stworzyć niebezpieczny precedens. Czy naprawdę chcemy, aby takie wydarzenie decydowały o tym, kto zakwalifikuje się na Majora? Zdecydowanie nie. O wszystkim na bieżąco oczywiście informujemy na naszym Discordzie. Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na Case Battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w Exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym Daily Case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins. Ostatnio miała miejsce ciekawa aktualizacja do CSA 2, która w zasadzie dodaje 3 najważniejsze kwestie. Po pierwsze, trofeum na Majora w Kopenhadze w końcu trafiło do ekwipunków zwycięzców. Jail doczekał się swojej upragnionej nagrody. Ponadto dodano serwery w Londynie. No i teraz ta najważniejsza. Na Daście 2 od teraz sami możemy wskoczyć sobie w okolicach BSA i Shorta. Ciekawą teorię, która ma sporo pokrycia z rzeczywistością, ma dla nas Adren. Valve po prostu uwielbia pozbyć się dwuosobowych boostów. Wystarczy przytoczyć kilka przykładów. Ławka na Mirażu, dzięki której da się samemu wskakiwać
wyskakiwać do okna, drop na cobblestone, outside na nuku, a teraz przyszedł czas na Dusta 2. Tak a propos tej aktualizacji, leaker Gabe Follower znalazł nowe moduły śledzące wydarzenia w grze. Valve tym samym sprawdza, ile powierzchni zostało przebitych, zanim kula trafi gracza, czy strzelec skakał w trakcie tego strzału, a także jak daleko przeleciała kula, zanim trafiła gracza. To prawdopodobnie nic innego jak dalsze prace nad antycheatem, które mają sprawdzić te zagadnienia i wykryć w nich nieprawidłowości. Zmieniamy temat. Dostaliśmy odpowiedź od Robsa na krążące informacje, że Valve nie bierze już pod uwagę jego feedbacku i nie odpowiadają na jego wiadomości. Okazuje się, że znowu zaczął je otrzymywać dzień po tym, jak właśnie powiedział to Spongeowi. Przynajmniej w tej sprawie mamy jakiś pozytyw. ESL przestawił zaproszenia na IEM Rio 2024, który będzie mieć miejsce między 7 a 13 października. Furia dostała zaproszenie jako local hero, a do tego dzięki rankingowi ESL invite otrzymało Virtus Pro, Complexity, The Mongols czy też Nines. Co ciekawe, Spirit również otrzymało zaproszenie na te zawody, jednak zdecydowali się je odrzucić. Finał 17 sezonu European Pro League nie dla polskiego Rebels. Innocent i spółka przegrali mecz na ekipę Nine i Polaków niestety zabraknie w finale. Ostatecznie ukraińska drużyna Passion podejmie właśnie formację Nine. Oficjalnie Międzynarodowy Komitet Olimpijski zagłosował na tak w sprawie utworzenia olimpijskich igrzysk e-sportowych. Ludzie są pozytywnie zaskoczeni, że starsi ludzie z różnych kultur w zasadzie jednogłośnie zagłosowali za tą decyzją. Nie spodziewam się jednak zobaczyć tam zawodów z CSA 2 ze względu na jej w cudzysłowie brutalność. Duńskie Gaming Gladiators najpierw posadziło Patiego i Salazara na ławkę rezerwowych, a wczoraj przed 12 oficjalnie przedstawili dwóch nowych graczy, Roya oraz Nikodoza. Zmiany były nieuniknione, niedawno jeszcze grali na majorze w Kopenhadze, a teraz ten sam skład nie radzi sobie na turnieju typu Regional Clash Arena czy też CCT. Piłkarz Liverpoolu Diogo Jota chce zbudować nową drużynę w Counter-Strike 2. Jak twierdzi jego menedżer, on sam nie gra w CS-a, ale chciałby stworzyć team. Trzeba pamiętać, że piłkarz ma już swoją organizację sportową o nazwie Luna Galaxy eSports. Mają tam skład m.in. w Docie 2. Legendarna organizacja e-sportowa, która została założona w 2003 roku, Reason Gaming, żegna się z ich dotychczasowym składem. W najbliższym czasie ogłoszą ich nową formację. Ej, dobra, gość mi pikuje idealnie jak ja piknę. Marcelek, turn off, please. Nie, ja nic nie mam. Ja po prostu farta. Turn off, turn off, turn off. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podejrzeć swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.